w Muzeum Śląska-Cieszyńskiego. Chciałam teraz zacząć od końca, ponieważ ciesząc się bardzo z faktu, że spotkania szczęśliwowskie wróciły w progi muzeum i Państwo też wrócili do nas, powiem, że nie mamy takiej rozpiski jeszcze tak do końca na cały rok, ale mamy już na przyszły miesiąc, na następny, więc tylko Państwa zaproszę, w przyszłym miesiącu, w kwietniu, w ostatnią środę 17 odbędzie się na tym piętrze odbędzie się promocja albumu wydanego przez Muzeum i Stowarzyszenia imienia artysty Jana Wałacha i Sternej, czyli albumu Wałach. Promocja albumu Wałach. Także zapraszam serdecznie, bo będzie można pewnie takowy album tutaj zdobyć. On jego nie ma w sprzedaży, także jak Państwo interesują się Janem Wałachem, to zapraszam za miesiąc tutaj. Dziś z kolei zupełnie inna historia cieszyńska, zupełnie inna historia ze Śląska Cieszyńskiego. 80. rocznica tego, co się zdarzyło w czasie II wojny. Związana oczywiście dzisiejsze nasze tutaj spotkanie związane jest z wystawą, która jest na dole. Wystawę tę również, tak jak dzisiejszy wykład przygotował pan Wojciech Święs z działu fotografii, to ja Państwu tylko powiem, że pan Wojciech Święs jest nadal jeszcze nowym pracownikiem muzeum, tak jeszcze staronowym. W każdym razie chcę powiedzieć, że jako dyrektor, jako taki nie od niedawna dyrektor, chcę z dumą powiedzieć, że pan Wojciech Święs jest doktorantem Uniwersytetu Ostrawskiego. Także mamy dwóch doktorantów pośród naszych pracowników. Bardzo się z tego cieszę. W każdym razie dzisiejszy wykład dotyczy egzekucji pod Wałką i bardzo się cieszę, że takowy wykład w murach muzeum się znalazł i oddaję w takim razie głos prelegentowi. A, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Spróbuję mówić głośno. Szanowni Państwo, jak pani dyrektor już uchyliła rąbka tajemnicy, zresztą Państwo to doskonale wiedzą, 20 marca minęła 80. rocznica egzekucji pod Wałką, kiedy to Niemcy powiesili w Cieszynie 24 członków polskiego ruchu oporu. I była to największa zbiorowa egzekucja o charakterze pokazowym na Śląsku Cieszyńskim podczas II wojny światowej. Na początek chciałbym, żebyśmy się zastanowili, jak do tego doszło. Musimy wiedzieć, że w naszym regionie podczas II wojny światowej polski ruch oporu rozwijał się bardzo prężnie, mimo trudnych warunków, jakie tutaj panowały. Te trudne warunki wynikały z jednej strony z takiego strategicznego znaczenia tego regionu dla III Rzeszy, ponieważ Państwo doskonale wiedzą, że Śląsk Cieszyński jako całość jest regionem bardzo silnie uprzemysłowionym. Są tutaj bogactwa naturalne. Jest tutaj także węzeł kolei koszycko-bogumińskiej, który dla III Rzeszy miał znaczenie strategiczne, zapewniając połączenie między Niemcami a Słowacją i dalej Węgrami i w perspektywie także z Bałkanami. Więc to był jeden powód tych trudności. Drugi powód był taki, że tutaj na Śląsku Cieszyńskim oczywiście istniało bardzo wielu ludzi o takim o zadeklarowanej polskiej narodowości i patriotycznym usposobieniu, ale był też duży odsetek ludności, która co prawda posługiwała się językiem polskim, ale z tymi jej sympatiami narodowymi już było różnie. Sami Państwo doskonale wiedzą, że mamy takie pojęcia jak Szkopyrtok na Śląsku Cieszyńskim, mieliśmy ruch ślązakowski, było w czasie II wojny światowej wiele osób, które posługiwały się językiem polskim, ale przejawiały sympatie prohitlerowskie. No i takie osoby stanowiły dla Niemców idealny materiał na konfidentów, kolaborantów, donosicieli, czy wręcz, mówiąc wprost, na płatnych agentów niemieckich służb, którzy zawsze byli skorzy do tego, żeby te służby wspomóc, wskazując czy to rzeczywistych, czy domniemanych członków polskiego ruchu oporu. Dlatego też, proszę Państwa, w tym polskim podziemiu na Śląsku Cieszyńskim, mimo że ono działało, jak powiedziałem, bardzo prężnie,
to regularnie dochodziło w nim do aresztowań. I w momencie, kiedy zainicjowała się ta cała sprawa, która zakończyła się egzekucją pod Wałką, no to w rękach Niemców znajdowały się już lub po prostu nie żyły wszystkie najważniejsze ówcześnie osoby związane z polskim ruchem oporu w regionie. Między innymi główny organizator tego polskiego ruchu oporu na Śląsku Cieszyńskim, a w późniejszym czasie dowódca Cieszyńskiego Inspektoratu Związku Walki Zbrojnej, Paweł Musioł z Lesznej Górnej, który został aresztowany 3 marca roku 1941 i zgilotynowany w Katowicach po niespełna 2 latach śledztwa, podczas którego to śledztwa nie wydał nikogo z grona swoich współpracowników. Jeszcze wcześniej został przez Niemców aresztowany Franciszek Kwaśnicki, który na Śląsk Cieszyński trafił w roku 1938, a pochodził z Poznania. I w czasie II wojny światowej pełnił funkcję dowódcy Związku Odwetu. To była taka przybudówka Związku Walki Zbrojnej, która miała funkcje typowo sabotażowo-dywersyjne. On został aresztowany 9 stycznia roku 1941, czyli jeszcze 2 miesiące przed Musiołem, i zgilotynowany prawdopodobnie w grudniu roku 1942. Jeszcze wcześniej Niemcy dopadli ukrywającego się na Śląsku Cieszyńskim, konkretnie w Wiśle Jaworniku, szefa całego Okręgu Śląskiego Związku Walki Zbrojnej, Józefa Korola, który także nie był Cieszyniakiem, pochodził spod Opola. Korol zginął w wymianie ognia z niemieckimi żołnierzami 27 sierpnia roku 1940, czyli jeszcze trochę wcześniej. Niestety zginął trochę na własne życzenie, ponieważ nie wykazał się opanowaniem jakże potrzebnym wśród działaczy konspiracyjnych. Następcą Korola był Józef Szmechta, następcą na stanowisku dowódcy Śląskiego Okręgu Związku Walki Zbrojnej, który został aresztowany jeszcze w 1940 roku i także zgilotynowany 2 lata później. Dopiero kolejny szef Śląskiego Okręgu Związku Walki Zbrojnej, Henryk Kowalówka, pożył trochę dłużej, bo do roku 1944 zginął już jako szef Poznańskiego Okręgu Armii Krajowej. No i tych aresztowanych było dużo, dużo więcej. Tutaj tylko wymieniam nazwiska faktycznie tych dowódców. Więc proszę Państwa, pierwsza konkluzja jest taka, że ta sprawa, której finałem była egzekucja pod Wałką, wyniknęła właśnie w czasie, kiedy ci wszyscy najważniejsi działacze polskiego podziemia byli już albo unieszkodliwieni, albo byli w rękach niemieckich. I dotknęła takiej, można powiedzieć trochę kolokwialnie, drugiej generacji elity polskiego ruchu oporu na Śląsku Cieszyńskim. I początek tej sprawy, proszę Państwa, ma miejsce latem 1941 roku. Niemcy oczywiście cały czas próbowali dekonspirować tych członków polskiego ruchu oporu i wówczas w Trzanowicach na Zaolziu w sierpniu 1941 roku udało im się znaleźć ulotkę wydaną właśnie przez polskie podziemie. Ulotkę, w której była mowa między innymi o konspiracyjnych oczywiście obchodach rocznicy wybuchu wojny. Później się okazało, że ta ulotka została zredagowana przez tak zwaną grupę Potysza, której członkowie zostali zgilotynowani pod Wałką. Konkretna, jedna już z takich konkretnych przyczyn dekonspiracji miała miejsce w listopadzie roku 1941. Wówczas jedna z kurierek Związku Odwetu, Wanda Żakówna,
miała nieszczęśliwy wypadek, jadąc pociągiem ze Śląska Cieszyńskiego do Wrocławia. W jakichś nieustalonych do dzisiaj okolicznościach doszło do eksplozji materiałów wybuchowych, które transportowała. Jej ponoć urwało rękę. No i oczywiście wpadła w ręce Niemców, którzy oczywiście przystąpili do przesłuchań, a ona w tych przesłuchaniach niestety się złamała i już pierwsi działacze zostali zdekonspirowani. Kolejny konkret to było, proszę Państwa, aresztowanie Franciszka Potysza, właśnie tego od grupy Potysza, która przygotowała tą ulotkę, o której przed chwilą mówiłem. To było, proszę Państwa, w grudniu roku 1941, prawdopodobnie 8 grudnia. Franciszek Potysz to była wówczas taka postać właśnie kluczowa po aresztowaniu tych pierwszych działaczy. To był następca Pawła Musioła na stanowisku dowódcy Cieszyńskiego Inspektoratu Związku Walki Zbrojnej. No i no w zasadzie szef tego polskiego ruchu oporu na Śląsku Cieszyńskim w ten sposób dostał się w ręce Niemców. To zainicjowało już taką szeroko zakrojoną falę aresztowań, a wiązało się z tym, że Franciszek Potysz niestety nie był postacią formatu Pawła Musioła. O ile Paweł Musioł jest przez historyków oceniany bardzo dobrze jako taka wybitna postać, tak Franciszek Potysz niestety jest oceniany negatywnie. Jako osoba, która po prostu nie przestrzegała takich podstawowych zasad konspiracji, bo często pokazywał się publicznie, rozmawiał z nieznajomymi na tematy związane z polityką, miał nawet nadużywać alkoholu. Poza tym miał jeden zwyczaj niedopuszczalny wśród działaczy konspiracyjnych, mianowicie sporządzał listy zaprzysiężonych w konspiracji osób. I te listy oczywiście dostały się w ręce Niemców. Ale to jeszcze nie wszystko. Sam Potysz także złamał się podczas przesłuchań i niestety ujawnił informacje na temat swoich współpracowników z podziemia. No i Niemcom nie pozostało nic innego, jak tychże członków polskiego ruchu oporu zacząć systematycznie wyłapywać, co trwało do lutego roku 1942. I proszę Państwa, co to byli za ludzie? Otóż, jak już uchyliłem Państwu rąbka tajemnicy, mi się wydaje, bo to zdania są podzielone wśród historyków, ale według mnie to jednak była taka elita tego ówczesnego polskiego ruchu oporu. Taką bodaj najwybitniejszą postacią spośród tych, którzy zginęli później pod Wałką, był Jan Kuśnierz z Gutów na Zaolziu. To był, proszę Państwa, zawodowy leśnik, także zawodowy podoficer w 3 Pułku Strzelców Podhalańskim w Bielsku i on był ówcześnie dowódcą Związku Odwetu, więc tej komórki dywersyjno-sabotażowej Związku Walki Zbrojnej. Objął to stanowisko po aresztowanym wcześniej Franciszku Kwaśnickim. A po aresztowaniu Franciszka Potysza ponoć został nawet na krótki czas dowódcą zachodniej części całego Inspektoratu Cieszyńskiego Związku Walki Zbrojnej, także nie zagłębiając się już w tą tytułaturę, no była to postać wówczas dla polskiego ruchu oporu w regionie kluczowa. Do tego była to postać zdolna do takich brawurowych czynów, bo kiedy Kuśnierz był już poszukiwany przez Niemców, kiedy już się zaczęły te aresztowania, to udało mu się wymknąć z pierwszej obławy w domu Rudolfa Kozyry przy ówczesnej ulicy Szmalegasse 1. To jest, proszę Państwa, dzisiejsza ulica Olszaka, wylot na ulicę Głęboką. Właśnie Niemcy urządzili tam obławę, a Kuśnierz zabarykadował się najpierw w pokoju, a później w samej piżamie wyskoczył z drugiego okna na ulicę i udało mu się tym Niemcom uciec. Także była to taka postać no, dużego formatu.
Podkomendnymi Jana Kuśnierza w Związku Odwetu byli ci panowie, których tutaj widzimy na zdjęciach. I byli to głównie pracownicy Huty Trzynieckiej, którzy prowadzili właśnie działania sabotażowe na terenie tegoż zakładu. Także ich nazwiska to Józef Czepczor, nie Czepczorz, jak jest na pomniku. Na pomniku jest niestety błąd w nazwisku i to nie jeden. Józef Czepczor pochodził z Łyżbic na Zaolziu. No i to był laborant, który przygotowywał m.in. materiały wybuchowe, które później były używane w tych sabotażach. Dalej Paweł Morżoł z Bystrzycy, także na Zaolziu. Karol Piechaczek z Cieszyna, acz urodzony we Frytku. Karol Przywara z Pogwizdowa, to był z kolei kowal, który przygotowywał różne narzędzia, które były używane podczas tych sabotaży, między innymi klucze do rozkręcania torów kolejowych. I w Związku Odwetu, ale już nie w Trzyńcu, tylko w Czechowicach, działał także Jan Koźba. Nie Koźba, przez ś, jak jest na pomniku. Tutaj mamy niestety drugi błąd w nazwisku na pomniku. I to jest, proszę Państwa, jedna z dwóch osób, które zginęły w tej egzekucji, które pochodziły spoza terenów ówczesnego powiatu cieszyńskiego, który obejmował właśnie tutaj okolice, no, Śląsk Cieszyński, nie licząc ziem pod Bielskiem i pod Strumieniem, oraz Zaolzie już bez Frydecczyzny. Druga taka grupa, której członkowie stali się ofiarami egzekucji pod Wałką, to, proszę Państwa, była właśnie grupa Potysza. Grupa Potysza to byli generalnie ludzie pochodzenia inteligenckiego, którzy mieszkali w okolicach Kaczyc, Kończyc czy też Pogwizdowa i byli przymusowo zatrudnieni przy regulacji Olzy w miejscowości Łąki na Zaolziu. To była grupa, która się tak nazywała z tego względu, że właśnie była jakby do bezpośredniej dyspozycji tego Franciszka Potysza, właśnie ówczesnego dowódcy Inspektoratu Związku Walki Zbrojnej, a zajmowała się przede wszystkim przygotowywaniem konspiracyjnych ulotek i gazetek. No i mamy tu, proszę Państwa, takie osoby jak Wilhelm Dworok z Kaczyc, Rudolf Gabsdyl z Kończyc Wielkich, Benedykt Kabierz z Kaczyc oraz Alojzy Żebrok także z Kaczyc. Proszę Państwa, pod Wałką życie straciło także 8 dowódców miejscowych placówek Związku Walki Zbrojnej na Śląsku Cieszyńskim. Część z nich była nie tylko dowódcami, ale także organizatorami tych placówek w poszczególnych miejscowościach regionu. I to, proszę Państwa, tutaj widzimy podobizny i podstawowe informacje na temat Adolfa Chlebka, dowódcy Związku Walki Zbrojnej w Gutach, Jana Halamy, dowódcy w Wiśle, Alfonsa Fujcika z Cierlicka. Dalej mamy Karola Jadwiszczoka z Ligotki Kameralnej, Rudolfa Szostoka, który był mocno związany ze Skoczowem, ale nie wiadomo, czy tam był faktycznie organizatorem i dowódcą tej komórki ruchu oporu. Na pewno był nim jednak w Wiślicy i w rodzinnym Pogórzu. Dalej, proszę Państwa, Alojzy Szotkowski z Mostów koło Jabłonkowa, Józef Wałach, dowódca Związku Walki Zbrojnej z Ligotki Kameralnej, Alojzy Zuberek, urodzony w Karwinie, dowódca Związku Walki Zbrojnej w Cieszynie, a także redaktor konspiracyjnego pisemka w Walce o Polsce, które, żeby było zabawniej, powielał w siedzibie cieszyńskiego magistratu zupełnie pod nosem hitlerowców, jako że był tam stróżem. Wcześniej był urzędnikiem, ale w czasie wojny został zdegradowany na stróża. Pomagał mu Rudolf Kozyra, który co prawda nie był dowódcą, ale
też był bardzo czynnym działaczem tego Związku Walki Zbrojnej na terenie Cieszyna. I zostało nam jeszcze 6 osób, którzy nie pełniły tak eksponowanych funkcji. To byli, proszę Państwa, Rudolf Heller z Brennej, Leopold Leśniara z Czechowic, druga postać właśnie spoza ówczesnego powiatu cieszyńskiego, Jan Martynek z Mostów koło Jabłonkowa oraz dwóch mieszkańców Godziszowa, Jan Gaszek i Józef Bolek. I teraz, proszę Państwa, jedna taka uwaga. Mówi się często, że wszystkie te osoby były członkami Związku Walki Zbrojnej, który później oczywiście został przekształcony w Armię Krajową. Ja nie mam takiej pewności właśnie co do tych ostatnich dwóch panów, Jana Gaszka i Józefa Bolka. Nie wiem, czy byli członkami Związku Walki Zbrojnej. Możliwe, że nie. Na pewno byli członkami miejscowej konspiracyjnej komórki Stronnictwa Ludowego w Godziszowie. Kolejna taka często spotykana w publikacjach informacja jest taka, że żadna z tych osób nie miała podpisanej Volkslisty. Tutaj ja też nie byłbym co do tego tak na 100% pewien. Jako pewną ciekawostkę powiem Państwu, że w sprawozdaniu cieszyńskiej komórki NSDAP właśnie z tej egzekucji jest wręcz mowa, że większość tych osób miała podpisaną Volkslistę, ale tego oczywiście nie należy traktować na poważnie. Tym niemniej według formularzy z przyjęcia do więzienia w Cieszynie, które znajdują się w zbiorach Archiwum Państwowego w naszym mieście, przy dwóch postaciach są takie informacje, które by wskazywały na to, że jednak tą Volkslistę mogły mieć podpisaną. To, proszę Państwa, jest Rudolf Szostok. Tutaj Państwo może widzą, że mamy Volkslistę 3, a tutaj przy Aloyzym Zuberku mamy z kolei adnotację Volksdeutsch, co też może wskazywać na to, że miał podpisaną Volkslistę. Oczywiście nawet jeśli tą Volkslistę mieli podpisaną, no to w niczym im to nie umniejsza. Można dodać jeszcze, że wiele spośród tych postaci, które zginęły pod Wałką, to byli znani przedwojenni polscy działacze, czy to społeczni, czy to kulturalni. Tutaj bodaj najlepszym przykładem jest Rudolf Szostok, właśnie działający na terenie Wiślicy. To, proszę Państwa, był nie tylko kierownik tamtejszej dwuklasowej szkoły powszechnej, ale także wraz z żoną główny animator życia kulturalnego tej wsi. Między innymi założyciel miejscowego koła macierzy szkolnej, czy też świetlicy dla młodzieży. Warto jeszcze zaznaczyć, że poza tymi osobami, których nazwiska tutaj przytoczyliśmy, które zginęły pod Wałką, te aresztowania objęły jeszcze dużo, dużo więcej osób, spośród których także część zginęła, czy to w obozach koncentracyjnych, czy też w innych okolicznościach. Proszę Państwa, wszyscy ci aresztowani trafili początkowo do cieszyńskiego więzienia, czyli Sztamlagru. Tak jak powiedziałem, w Archiwum Państwowym w Cieszynie się znajdują formularze przyjęcia tychże postaci, a następnie przekazania ich w ręce gestapo, co nastąpiło 18 lutego. Po tym 19 osób spośród wszystkich 24, o których mowa, zostało przewiezionych do Mysłowic, do policyjnego więzienia śledczego. No i oczywiście wszystkie te osoby przeszły bardzo ciężkie śledztwo, które w wielu przypadkach kończyło się poważnymi uszczerbkami na zdrowiu. W wielu przypadkach były to
wybite zęby. Najgorzej został potraktowany Alojzy Żebrok, któremu oprawcy rozerwali policzki aż do uszu, a następnie zszyli je przy pomocy grubego sznura. Te osoby, które zostały przewiezione do Mysłowic, około 15 marca stanęły przed specjalnym sądem doraźnym w Katowicach, czyli tak zwanym Sondergerichtem, i wzięli udział w farsie, która nosiła znamiona procesu. Ale była to farsa, proszę Państwa, ten sąd masowo wydawał wyroki śmierci w zasadzie wszystkim, którzy stanęli przed jego obliczem. Dziennie wydawał ich bardzo dużo, dziesiątki czy ponad 100. No i tutaj także nie mogło być inaczej. I 16 marca katowicka komenda Gestapo skierowała do cieszyńskiego starosty pismo zarządzające pokazową egzekucję w Cieszynie w parku miejskim pod Wałką. Początkowo ta egzekucja miała się odbyć na rynku, ale w wyniku protestów niemieckich elit zamieszkujących właśnie w kamienicach wokół rynku, miejsce zostało zmienione na park pod Wałką już za centrum miasta. Może warto w tym miejscu też dodać, dlaczego ta egzekucja miała mieć właśnie taki charakter, miałaby być urządzona z taką pompą i mieć właśnie charakter pokazowy. Otóż z jednej strony hitlerowcy stale musieli się wykazywać gorliwością, pokazywać, jak na tym terenie, gdzie działają, jest niebezpiecznie, że ten polski ruch oporu faktycznie funkcjonuje, no i że są potrzebni tutaj na miejscu, żeby ten ruch oporu zwalczać, żeby po prostu nie zostali wysłani na front, zwłaszcza na front wschodni. Tak się to tłumaczy w opracowaniach historycznych, przy czym trzeba dodać, że to nie była jakby rzecz wyimaginowana, ponieważ tak jak już powiedziałem, ten ruch oporu faktycznie na Śląsku Cieszyńskim prężnie działał. Drugi powód był taki, że Niemcy chcieli zastraszyć, steroryzować i złamać miejscową ludność, która przejawiała opór podczas wpisów na Volksliste. No i kolejna taka informacja, z którą można się spotkać w opracowaniach, jest taka, że wszystkie osoby, które tam zostały ściągnięte siłą, cała ta ludność polska, która była świadkami tej egzekucji, to były osoby bez Volkslisty, co mi osobiście jest w to dosyć trudno uwierzyć, no ale nie rozstrzygam tego. Też nie mam dowodów na swoją wersję. Dzień przed egzekucją, czyli 19 marca, tych skazańców trzymanych w Mysłowicach, te 19 osób, przewieziono na powrót do Cieszyna. No i wtedy miał miejsce ten znany epizod, że transportowani ciężarówką wznosili propolskie patriotyczne okrzyki i śpiewali polskie patriotyczne pieśni. Ta grupa dołączyła do reszty skazańców, która przebywała w więzieniu cieszyńskim, i w tymże więzieniu cała 24 spędziła swoją ostatnią noc w życiu. W dzień egzekucji 20 marca, żeby nie dopuścić do powtórki z dnia poprzedniego, kiedy właśnie wznoszono te okrzyki i śpiewy, przed wyjazdem na stracenie skazańcy dostali zastrzyki w język od nazywanego w opracowaniach lekarzem gestapo doktora Heinricha Borenioka. Czasem, czy wręcz częściej, można się spotkać także ze spolszczoną wersją tego imienia, i takiej spolszczonej wersji tego imienia używał sam Boreniok w czasach dwudziestolecia międzywojennego. Jednak w związku z tym, że był on absolwentem niemieckiej szkoły, mi się wydaje, że jednak jego pierwszą narodowością była narodowość niemiecka.
Dlatego ja właśnie używam jednak niemieckiej wersji tego imienia Heinrich Boreniok. Proszę Państwa, Boreniok był rodowitym cieszynianinem. Urodził się w naszym mieście w 1898 roku. W 1917 kończył niemieckie gimnazjum w Cieszynie. Wiadomo o nim niewiele. Wiadomo na przykład, że był członkiem Związku Gospodarczego Lekarzy Polaków. Przede wszystkim jednak wiadomo, że w dwudziestoleciu był lekarzem rejonowym oraz lekarzem uzdrowiskowym w Jaworzu. I tam, proszę Państwa, w 1937 roku został sportretowany przez przebywającego tam w sanatorium w Jaworzu Stanisława Ignacego Witkiewicza, czyli inaczej mówiąc Witkacego, słynnego polskiego malarza. Artysta namalował też żonę doktora Boreniocka, Hannę. Oba te obrazy znajdują się w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach, przez którą to instytucje zostały zakupione w roku 2018 od osoby prywatnej z Cieszyna. Możemy jeszcze dodać, że w czasie II wojny światowej doktor Boreniok miał swój gabinet przy Wehrmachtstrasse 8. To, proszę Państwa, jest dzisiejsza ulica 3 Maja. Metoda zastrzyków w język nie okazała się taka w 100% skuteczna, ponieważ jednak kilku nieszczęśnikom udało się jakieś słowa czy okrzyki z siebie wydobyć. Jeden krzyknął: niech żyje Polska, o czym pisał Ludwik Kohutek. Jeszcze troszkę inne relacje przytaczał dr Józef Mazurek, jeszcze inny miał się pożegnać słowami: z Bogiem, matko i ojcze, a jeszcze inny słowami: z Bogiem, ziemio Śląsko. Na miejsce stracenia w parku przy ówczesnej ulicy Georga von Schunerera, dziś oczywiście jest to ulica Aleja Łyska, skazańcy przybyli przed godziną 16. To transportowani w zależności od relacji jednym lub dwoma samochodami ciężarowymi. Faktycznie świadkom mogło się pomylić, mogli nie zarejestrować, czy to był jeden samochód, czy to były dwa samochody, ponieważ działo się tam bardzo dużo. Przybyło wielu niemieckich notabli, między innymi przedstawiciele władz miejskich, przedstawiciele władz powiatowych, prominentni działacze NSDAP, funkcjonariusze Gestapo oraz oczywiście całe zastępy niemieckich żołnierzy uzbrojonych w broń maszynową. W związku z obawami, że podczas tego wydarzenia dojdzie do zamieszek czy nawet próby odbicia skazańców, Niemcy sprowadzili na tę okoliczność dużo dodatkowych oddziałów z Katowic oraz innych miejscowości na Górnym Śląsku. Na miejscu były też oczywiście tłumy ludności polskiej, której liczbę szacuje się na około 4000 osób. To jest tak, proszę Państwa, że ogólnie liczbę gapiów tego wydarzenia szacuje się na około 6000 osób, z czego 2/3 to właśnie miała być ludność polska spędzona tam pod przymusem, ale na przykład Niemcy podawali wyższą liczbę uczestników tej egzekucji, wskazując, że było to 8 czy też nawet 10 tysięcy osób. Ci Polacy, wśród których znajdowali się także członkowie rodzin, a także osoby, które właśnie nie miały podpisanej Volkslisty, którzy zostali sprowadzeni w to miejsce pod przymusem, figurowali na specjalnych listach z nazwiskami przygotowanych przez Niemców, a niektórzy otrzymali nawet zaproszenia, wezwania indywidualne.
W przypadku, no i oczywiście tą obecność sprawdzano, a w przypadku, kiedy ktoś by się nie pojawił, no to takiej osobie groziła kara. Na polanie stanęła gigantyczna szubienica, która została przygotowana dzień wcześniej przez cieszyńskiego stolarza Gondę wraz z grupą więźniów miejscowego więzienia. I tutaj, proszę Państwa, w opracowaniach można się spotkać z informacjami, że Gonda był cieszyńskim Niemcem. Ja tego nie rozstrzygam, ale fakt jest taki, że przed wojną pan Józef Karol Gonda reklamował się w polskiej prasie ze swoimi usługami. Miał swój zakład przy Górnym Rynku, czy też na zbiegu właśnie Górnego Rynku i ulicy Garncarskiej. I co ciekawe, proszę Państwa, jeszcze w sierpniu roku 1939 Gonda wpłacił darowiznę na Fundusz Obrony Narodowej, czyli na rozbudowę polskiego wojska. Scenografii widowiska dopełniały maszty ze zwisającymi swastykami oraz z głośnikami. Skazańcy zostali wyprowadzeni pod szubienicę. Każdy z nich miał związane z tyłu ręce. Każdego prowadziło dwóch katów, czyli możemy łatwo policzyć, że samych katów podczas tej egzekucji było 48. Jeszcze pospiesznie ostatnią posługę odprawił ksiądz Robert Przewodnik. To był, proszę Państwa, wikariusz w Ogrodzonej i przedwojenny cieszyński katecheta. Następnie wyrok w języku niemieckim oraz polskim odczytał Wilhelm Zipser. To też taka ciekawostka. To był przedwojenny oficer austriacki, a już po wojnie był cieszyńskim kupcem. Był także członkiem Wydziału Gminnego w Cieszynie i ponoć był nawet szoferem hrabiny Thun. Po odczytaniu wyroku nieszczęśników grupowo wprowadzono na szafot, z którego na sygnał ich strącono. Prócz oczywiście wielu relacji polskich z tego wydarzenia istnieją także zeznania cieszyńskich gestapowców. Z kilku spośród których było sądzonych w Czechosłowacji bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. I kilka takich fragmentów zostało opublikowanych w pracy profesora Mieczysława Boraka Na przykaz gestapa. I tak na przykład, proszę Państwa, cieszyński gestapowiec Karl Eichler zeznawał. Cytat. W pracy zajmowałem się również wyprowadzaniem skazańców na egzekucję. W roku 1942, gdy w Cieszynie miała miejsce egzekucja przez powieszenie 24 Polaków przy drodze do Błogocic, dostałem rozkaz od swego przełożonego, komisarza Stolca, abym wspólnie z sekretarzem Szwanem powiesił jednego z nich. Przywieźli go na miejsce autem. Więzień podszedł pod szubienicę i został mu odczytany wyrok. Po tym stanąłem na stopniu szubienicy i założyłem skazańcowi stryczek na szyję. Na rozkaz strąciliśmy z szafotu skazanego, który spadł w dół i zawisnął na stryczku. Byłem zdenerwowany, bo pierwszy raz kogoś wieszałem. Po egzekucji ciała jeszcze przez ponad 2 godziny wisiały na miejscu kaźni. Hitlerowcy w tym czasie natomiast pojechali na uroczysty bankiet do hotelu ówcześnie nazywającego się Germania, znanego bardziej pod nazwą Piast w dzisiejszym czeskim Cieszynie. Tutaj też fragment zeznania jednego ze świadków, Bedřicha Dziadury. W egzekucji brali udział wszyscy członkowie oddziałów gestapo z Cieszyna, Katowic i okolicznych oddziałów gestapo, w sumie około 150 osób. Wieczorem zorganizowano dla nich w hotelu Germania uroczystą kolację.
Pracowałem tam wówczas jako kelner i wydawałem kanapki w bufecie. Po zdjęciu z szubienicy ciała wywieziono do Oświęcimia, gdzie spalono je w miejscowym krematorium. Znane są, proszę Państwa, trzy zdjęcia z tej egzekucji. Jedno z nich już Państwo widzieli przed chwilą. Kolejne jest bardzo podobne, więc nie będę wracać już do tego poprzedniego. Nie wiadomo, kto te zdjęcia wykonał. I coś, co mi się rzuciło w oczy, proszę Państwa, na dwóch spośród tych zdjęć, tym prezentowanym poprzednio oraz tym, które widzą Państwo teraz. Zdjęcie to zostało wykonane jeszcze przed egzekucją. Te osoby są już na szafocie, jednak jeszcze nie zostały z niego strącone. Wyraźnie widzimy to, patrząc na trzecie zdjęcie. Tutaj one już są po strąceniu z szafotu. Wystarczy popatrzeć na długość sznurów, na których oni wiszą. Tutaj te sznury są długie. Tutaj te sznury są jeszcze przed rozwinięciem, że tak powiem. Jest jeszcze, proszę Państwa, jedno zdjęcie w zbiorach Muzeum Śląska Cieszyńskiego, w przypadku którego zastanawialiśmy się, czy także nie zostało wykonane pod wałką podczas tej egzekucji. To zdjęcie, proszę Państwa, jest niezidentyfikowane. Na odwrocie znajduje się tylko podpis Das ist Drang nach Osten von Kulturträger Volk, czyli to jest parcie na wschód narodu krzewicieli kultury. A Drang nach Osten to jest oczywiście, proszę Państwa, taka koncepcja geopolityczna niemiecka, która zakłada właśnie parcie na wschód i zajmowanie terenów zamieszkiwanych przez Słowian i narody bałtyckie, gdzie właśnie miał zaistnieć ten słynny Lebensraum niemiecki. Ta koncepcja powstała już w połowie wieku XIX, natomiast w czasach III Rzeszy stanowiła jeden z takich kluczowych składników ideologii nazistowskiej. I proszę Państwa, to zdjęcie mogłoby być zrobione pod wałką, ponieważ widać, że pochodzi z egzekucji zbiorowej. Nie wiem, czy Państwo, no właśnie, czy widać to tutaj, ale proszę zwrócić uwagę, że tu są jeszcze kolejne dwa sznury po bokach tego nieszczęśnika, który wisi. Już ci ludzie zostali zdjęci z tej szubienicy. Powieszony ma związane z tyłu ręce. Widać, że zdjęcie jest wykonane w jakimś zalesionym terenie, właśnie być może w parku, a sam nieszczęśnik przypomina Rudolfa Hellera z Brennej. Przeciwko świadczy jednak pogoda, ponieważ, proszę Państwa, 20 marca roku 1942 to był dzień chłodny i deszczowy. Nie było bynajmniej tak, jak pisał Henryk Jasiczek w swoim słynnym wierszu W Cieszynie w dzień słoneczny, akurat w przeddzień wiosny. Nie. Pogoda tego dnia była nie była słoneczna. Było, jak powiedziałem, pochmurnie i deszczowo. Dalej, przeciwko świadczy pora dnia. Pod wałką taka scena mogłaby mieć miejsce późnym popołudniem, ponieważ właśnie sama egzekucja była po 16:00, później oni jeszcze na te dwie godziny pojechali na ten bankiet, więc taka scena mogłaby mieć miejsce w okolicach godziny 19:00, kiedy już pomału się szarzy w marcu. Natomiast tutaj wydaje się, że jednak jest to raczej południe, że jest słonecznie. Zwrócił naszą uwagę także fakt, że na drzewach są liście, a w marcu generalnie na drzewach jeszcze nie ma liści, więc to także świadczy przeciwko temu, że to zdjęcie zostało wykonane pod wałką. No i uwagę zwraca też bruk. Nic nie wiadomo o tym, żeby
polana w parku pod Wałką została wybrukowana, chociaż też moim zdaniem nie można tego w 100% wykluczyć. No ale więcej przemawia za tym, że to zdjęcie nie zostało pod Wałką wykonane. Proszę Państwa, mamy taki schematyczny rysunek wykonany przez dokumentującego zbrodnie hitlerowskie na Śląsku Cieszyńskim doktora Józefa Mazurka. I tutaj widać, w jakiej mniej więcej orientacji to wszystko było ustawione. Prawdopodobnie sama szubienica znajdowała się nie w tym miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się pomnik, ale bliżej drogi, bliżej dzisiejszej Alei Łyska. Tak też to było powiedziane w zeznaniu tego gestapowca, które Państwu przytaczałem. On też mówił, że ta egzekucja była przy drodze. Natomiast całą przestrzeń właśnie od drogi aż do rzeki Olzy zajmowali zgromadzeni gapie. Więc Niemcy to ustawili tak, żeby ta spędzona siłą ludność polska nie mogła po prostu się cofnąć, bo ograniczała ich Olza, za którą znajdował się Park Sikory, a od przodu byli ograniczeni przez kordon uzbrojonych Niemców i po bokach zapewne też. Proszę Państwa, kończąc jakby wypowiedź poświęconą samej egzekucji, chciałem przejść do tematu odpowiedzialności za tą zbrodnię. W dotychczasowych opracowaniach historycznych ten wątek raczej nie był podejmowany. Wydarzenie to stało się co prawda przedmiotem dociekań kilku, zwłaszcza miejscowych historyków czy też miłośników historii, no ale im przede wszystkim udało się stworzyć pełną listę, zgromadzić dane personalne, życiorysy zamordowanych, a także spisać sporo relacji. Nic natomiast nie udało im się ustalić na temat właśnie osób odpowiedzialnych za tą zbrodnię. No i ta tragedia była dokumentowana przez takie osoby jak Jan Foltyn z Cieszyna, Karol Golasowski z Cieszyna, to byli zbowidowcy, dr Józef Mazurek z Zaoldzia, z Bystrzycy, to był lekarz, który, jak powiedziałem, zajmował się dokumentowaniem zbrodni hitlerowskich na całym Śląsku Cieszyńskim. Michał Heller, profesor, historyk, syn zamordowanego pod Wałką Rudolfa Hellera. Mieczysław Borak, czeski historyk, także profesor. I przede wszystkim Ludwik Kohutek, urodzony w Brennej, prawnik, związany przede wszystkim z Cieszynem, który jako jedyny opracował taką zwartą publikację poświęconą w całości egzekucji pod Wałką. Państwo zapewne w większości tą książkę znają, nazywa się Gdy drzewa szubienic wyrosły. Została wydana już po jego śmierci w roku 1986, pierwsze wydanie, w 2012 wydanie drugie. Proszę Państwa, Kohutek jakieś wstępne ustalenia poczynił. On mianowicie ustalił, że 24 powieszonych pod Wałką zostało skazanych na śmierć przez pułkownika SS Rudolfa Mildnera, ówczesnego szefa placówki Gestapo w Rejencji Katowickiej oraz ówczesnego przewodniczącego specjalnego sądu doraźnego w Katowicach, a od roku 1943 pełniącego tę samą funkcję w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. I to, proszę Państwa, był, posługując się takimi współczesnymi kategoriami, no, zbrodniarz wojenny o sadystycznych, psychopatycznych skłonnościach, który nie tylko te wyroki śmierci wydawał dziesiątkami dziennie, ale też często osoby stające przed tym specjalnym sądem doraźnym upokarzał, czerpiąc z tego przyjemność. I niestety tego człowieka nie udało się pociągnąć do odpowiedzialności. Zdołał się wymknąć i uciec do Ameryki Południowej, gdzie
zmarł prawdopodobnie w latach 60. Proszę Państwa, przez te kilkadziesiąt lat, poza tymi historykami i amatorami historii, których nazwiska tutaj przytoczyłem, były także toczone jakby urzędowo próby dochodzeń właśnie tego, kto za tę zbrodnię jest odpowiedzialny. Już bezpośrednio po zakończeniu wojny o wypełnienie takiej ankiety związanej z walką został poproszony pierwszy powojenny burmistrz, pan Jan Smotrycki. Jednak nie potrafił on wskazać właśnie nazwisk Niemców, którzy byli odpowiedzialni za te zbrodnie. On wpisał tam nazwiska Gondy, wpisał nazwisko tapicera cieszyńskiego Wojnara, natomiast znał z nazwiska tylko jednego gestapowca, które to nazwisko zresztą przekręcił, podając nazwisko Skinnert Kamiński, a chodziło najprawdopodobniej o Franza Steinerta. Proszę Państwa, pierwsze takie oficjalne śledztwo toczyło się już w roku 1947 z ramienia Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. Wyniki tego śledztwa nie są znane. Dokumentacja tego śledztwa niestety zaginęła. Nic bliższego o nim nie wiadomo. Kolejne śledztwo miało miejsce w latach 1971-1974. I tym razem odpowiadała za nie bardzo podobnie się nazywająca instytucja Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Katowicach. Też nie udało się tutaj niestety nic konkretnego ustalić. Między innymi podczas tego śledztwa na łamach Głosu Ziemi Cieszyńskiej został zamieszczony taki apel z prośbą o udostępnianie materiałów na temat właśnie egzekucji pod Wałką i na ten apel nikt nie odpowiedział. W związku z czym śledztwo zostało zakończone w roku 1974. Bardzo ważna rzecz miała miejsce w roku 1990. Wtedy ukazała się właśnie wspominana już przeze mnie książka profesora Mieczysława Boraka Na przykaz gestapa, która to książka ujawniła wiele informacji na temat działalności cieszyńskiego gestapo. I tam pojawiają się już konkretne nazwiska poza Mildnerem gestapowców, którzy pełnili podczas egzekucji pod Wałką funkcję katów. I tutaj Państwo widzą te nazwiska. Nie wiem, czy jest sens, żebym to wszystko odczytywał, chociaż Franz Steinert, Karl Eichler, to te nazwiska już tutaj padały, Paul Schwan, także jego nazwisko już padło w tej relacji, Friedrich Stolz, szef cieszyńskiej placówki gestapo w latach 1940-41, Franz Stenzel, Ewald Adler, Friedrich Fischer, Paul Brünsch, Fritz Spranger, a o Eberle za chwilę powiemy osobno. Proszę Państwa, dwóch spośród tych gestapowców zostało skazanych na śmierć podczas procesów, które miały miejsce w Czechosłowacji bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, więc chociaż tak symbolicznie można powiedzieć, tę grupę dosięgnęła sprawiedliwość. Kolejnych bodaj dwóch zostało skazanych na 15 lat więzienia, jednak wyszli już w roku 1955 w wyniku amnestii. Przy czym, proszę Państwa, to jest taki, można powiedzieć, wierzchołek góry lodowej, ponieważ, jak już powiedzieliśmy, samych katów było przy tej egzekucji 48. I zapewne nie byli to tylko członkowie, nie byli to tylko funkcjonariusze tego cieszyńskiego gestapo. Chciałem Państwu jeszcze przytoczyć jedną ciekawą relację z książki profesora Boraka, która jakby potwierdza pewne bezprzykładne okrucieństwo, ale także prostotę tych ludzi, ponieważ z tego, co mi się rzuciło w oczy, to najczęściej byli ludzie prości,
ludzie wywodzący się z nizin społecznych, że tak powiem. Jest to relacja żony znanego cieszyńskiego gestapowca Otto Ozimińskiego. Może Państwo słyszeli to nazwisko w kontekście rozstrzeliwań na cmentarzach żydowskich, gdzie Ozimiński się udzielał. Pod Wałką jednak się nie udzielał, ponieważ wtedy na Śląsku Cieszyńskim go nie było. A jego żona później relacjonowała. Pewnego razu w roku 1943, po egzekucji 24 Polaków w Cieszynie, gestapowiec Steinert wspomniał w towarzystwie, w którym przypadkowo znalazłam się także ja, że Fritz Spranger z cieszyńskiego gestapo, wieszając jednego z Polaków, nie mógł założyć mu na szyję stryczka, bo ten miał ubrany wełniany sweter z wysokim kołnierzem. Rozkazał mu zdjąć ten sweter i dopiero go powiesił. Sweter Spranger zabrał do domu. W styczniu 1945 roku, jak nas ewakuowali z Cieszyna do Zwickau, spotkałam w schronie przeciwlotniczym żonę Sprangera w pięknym wełnianym swetrze. Zapytałam, skąd ma taki ładny wełniany sweter. Odparła, że przyniósł jej jego mąż po jednym polskim kryminaliście, który został powieszony w Cieszynie. Więc widzimy, że nawet do takich rabunków dochodziło. Jeszcze jedna rzecz zwraca uwagę, że według relacji te wieszane osoby miały związane ręce, jak powiedziałem, a tutaj jest mowa o tym, że zaistniała konieczność zdjęcia swetra, więc no możemy sobie wyobrażać, jak dziwnie i tragicznie ta sytuacja musiała wyglądać. Przechodząc jednak do Hansa Eberle, przy którym się tutaj zatrzymałem, to proszę Państwa, był kolejny funkcjonariusz gestapo, który był takim, kolejny obok Mildnera, który był nie tylko katem, ale można powiedzieć jednym z mózgów. Nie tylko zresztą egzekucji pod Wałką, ale także innych zbrodni popełnianych tutaj na Śląsku Cieszyńskim, ponieważ jego nazwisko pojawia się także właśnie przy sprawie rozstrzeliwań na cmentarzach żydowskich w ostatnich miesiącach wojny. Przy czym, proszę Państwa, jest to postać wyjątkowo enigmatyczna. O niej nie wiadomo kompletnie nic. Poza tym, że był wówczas sekretarzem kryminalnym i zastępcą szefa cieszyńskiego gestapo, nie wiadomo nawet, w którym roku się urodził. Są dwie wersje. Jego losy powojenne są nieznane. Nikt nie wpadł na żaden trop zupełnie. Człowiek rozpłynął się w powietrzu. I proszę Państwa, ci ludzie, których nazwiska tutaj widzimy na tym slajdzie, właśnie stanowili taki, przynajmniej mi się tak wydaje, że stanowili taki rdzeń tej grupy niemieckich funkcjonariuszy, którzy dokonywali tutaj zbrodni na ludności polskiej na naszym terenie. I zwraca uwagę, że w zasadzie poza jedną osobą są to ludzie jednak spoza naszego regionu. Wracając jednak do tematu śledztw i pomału zbliżając się już do końca, w roku 2007 to śledztwo zostało ponownie zainicjowane już przez Instytut Pamięci Narodowej. Nie przyniosło wielu nowych rezultatów. Potwierdzono, że w dużej mierze za zbrodnię odpowiadał Rudolf Mildner. Innych sprawców nie udało się znaleźć, przy czym w tym śledztwie stwierdzono, że była to zbrodnia stanowiąca zbrodnię przeciwko ludzkości. Śledztwo zostało umorzone w 2008 roku i ponownie zostało przez IPN wznowione w roku 2016. W związku z tym, że pojawiła się publikacja pana Jerzego Klistały, to był cały cykl publikacji, różne martyrologia, czyli no zbiory osób z naszego regionu i okolicznych regionów, które właśnie straciły życie podczas II wojny światowej. No i tutaj poza tymi nazwiskami, które już przytoczyliśmy, pojawiły się jeszcze dwa nazwiska, Franza
Preussnera i Alfreda Bartha. Przy czym też niestety ani jednego, ani drugiego nie udało się pociągnąć do żadnej odpowiedzialności, mimo że takie próby były czynione przez czy to niemieckie, czy też austriackie służby. Proszę Państwa, te materiały ze śledztw zawierają także wiele informacji o konfidentach, którzy też stanowią taki ważny czynnik, zwłaszcza, no, ja też Państwu to mówiłem na samym początku, że była tutaj duża grupa takich ludzi, którzy utrudniali działalność tego polskiego ruchu oporu. Także historycy doszli do takich wniosków i kilka takich nazwisk najbardziej zasłużonych, w cudzysłowie, dla tej sprawy konfidentów można wskazać. Przy czym może bezpieczniej będzie powiedzieć domniemanych konfidentów, bo nikomu spośród tych osób się nie udało nic udowodnić. Proszę Państwa, tutaj w niektórych przypadkach byli to okupacyjni wójtowie, w niektórych przypadkach były to osoby pełniące w strukturach regionalnych komórek NSDAP funkcję politischa blockleiterów. To była taka najniższa ranga w NSDAP i taki funkcjonariusz odpowiadał za nadzór i kontrolę pewnego niedużego obszaru, także za wskazywanie właśnie okupacyjnym władzom jakichś podejrzanych osób, które były kandydatami do aresztowania na tych obszarach. Podczas zaś samej egzekucji właśnie ci politische blockleiterzy odpowiadali za dotransportowanie tej polskiej ludności ze swoich miejscowości na miejsce stracenia. I tak, proszę Państwa, mamy tutaj właśnie politische blockleitera z Godziszowa, Pawła Firle. I tutaj jeszcze dodatkowy jakby tragiczny epizod związany z jedną z ofiar egzekucji pod Wałką, z Józefem Bolkiem, ponieważ Paweł Firla to był Józefa Bolka ojczym. A mimo to prawdopodobnie Firla wskazał go jako osobę współpracującą z polskim ruchem oporu i tym samym skazał go na śmierć. Dalej, proszę Państwa, Rudolf Krużołek, okupacyjny wójt Godziszowa. Obydwie te osoby, Firla i Krużołek, końcem wojny uciekły do Czechosłowacji. Kolejną taką osobą był Ludwik Wuwer, który pochodził spoza Śląska Cieszyńskiego. W czasie wojny był prawdopodobnie wójtem w Kaczycach Górnych i zarządcą dóbr hrabiego Larisza w tej wsi. Końcem wojny uciekł pod Wrocław, gdzie został zarządcą jednego z majątków właśnie jednej z wsi pod Wrocławiem, ale w 1949 udało się go doprowadzić przed oblicze sądu, był przesłuchiwany i został uniewinniony, ponieważ znalazł osoby, które potwierdziły, że podczas okupacji odnosił się do polskiej ludności przychylnie. Dalej, proszę Państwa, osławiony Anton Mencnarowski, wiązany przede wszystkim właśnie z egzekucjami na cmentarzu żydowskim w ostatnich miesiącach wojny, no ale wskazał także do egzekucji pod Wałką prawdopodobnie jednego ze swoich kolegów z cieszyńskiego magistratu, właśnie Rudolfa Kozyrę. Antoni Szotkowski z Mostów koło Jabłonkowa, także miejscowy politischer Blockleiter. On z kolei zadenuncjował Alojzego Szotkowskiego, czyli mamy tutaj jeszcze dodatkowo zbieżność nazwisk. Mamy też jedną kobietę, Franciszkę Brzuskową, która była służącą w domu, gdzie pokój wynajmował Karol Piechaczek i właśnie ona miała go zadenuncjować Niemcom. Z kolei Ludwik Kochutek podawał nazwisko Gajowego z Kaczyc Rudolfa Gańcha, który miał wskazać hitlerowcom właśnie osoby z tamtych okolic udzielające się w tej
tak zwanej grupie Potysza. I proszę Państwa, jeszcze jedna drobna ciekawostka. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, że w roku 2009 jeden z zamordowanych pod Wałką, Rudolf Szostok z Wiślicy, jako jedyna osoba świecka, znalazł się na liście 20 męczenników ofiar II wojny światowej rekomendowanych do beatyfikacji przez Kurię Bielsko-Żywiecką. Szostok miał przyznać się do zarzutów postawionych współpracującemu z ruchem oporu księdzowi Janowi Urbaczce, gdy duchownemu groziła egzekucja ze strony Niemców. Ta lista osób zarekomendowanych do beatyfikacji została sporządzona przez księdza doktora Karola Mozora. Było to już dosyć dawno temu, 13 lat temu, i właśnie zastanawiałem się, jak ta sprawa się dalej potoczyła. Udało mi się ustalić, że ze względów niezależnych od polskiego episkopatu proces beatyfikacyjny tej dwudziestki został zawieszony. Może na tym ten wątek zakończmy. Kończąc natomiast już sam wykład, proszę Państwa, możemy powiedzieć, że to rozbicie cieszyńskiego inspektoratu Związku Walki Zbrojnej na przełomie lat 1941-1942, którego efektem była egzekucja pod Wałką, poskutkowała jego formalną likwidacją i podporządkowaniem inspektoratu cieszyńskiego inspektoratowi rybnickiemu. Jednak, mimo że ten inspektorat przestał formalnie istnieć jako samodzielna jednostka, no to dosyć szybko to polskie podziemie się tutaj odrodziło za sprawą przybyłych właśnie z inspektoratu rybnickiego panów Jana Margicioka i Leopolda Hałaczka, którzy też niedługo później niestety stracili życie, ale jeszcze zanim je stracili, to stworzyli tutaj kolejną taką prężnie działającą podziemną organizację zwaną siecią Augusta. Więc można powiedzieć, że ta próba rozbicia przez Niemców polskiego ruchu oporu na Śląsku Cieszyńskim zakończyła się niepowodzeniem. Podobnie jak próba zastraszenia miejscowej ludności, skłonienia jej do tego, żeby ochoczo zaczęła wpisywać się na Volksistę i współpracować z Niemcami. Wiadomo, Volksista to zupełnie odrębny temat, ale o tym, że jednak Niemcy nie byli zadowoleni z tego, jak to tutaj wygląda, może poświadczyć chociażby fakt, że jakkolwiek Wałka była największą taką egzekucją przez powieszenie o charakterze pokazowym, nie była jedyną taką egzekucją. W kolejnych miesiącach i w kolejnych latach odbywały się podobne egzekucje, głównie w miejscowościach zaolziańskich, a także wiele innych niemieckich zbrodni. Najbardziej znane to oczywiście Żywocice, Ustroń, rok 44, a także cmentarze żydowskie w Cieszynie. To właśnie pokazuje, że Niemcom nie udało się tej miejscowej polskiej ludności skłonić do złamania oporu. Może tak. I to tyle z mojej strony. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.